Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia My Company Polska na Incredible Summit. No a ze mną nie kto inny jak Sebastian Kulczyk, twórca programu mentoringowego Incredibles oraz twórca Mantaray VC, czyli funduszu inwestującego w startupy. Sebastian, dzięki, że przyjechałeś zaproszenie do naszego studia. Bardzo dziękuję. Dużo się dzisiaj o tym mówiło, bo było dużo pitchy, prezentacji startupów, ale też dużo się mówiło podczas debat o tym, że jednak jest nadszedł trudny czas dla startupów. Inwestorzy przeglądają każdą złotówkę i jednak będą patrzyli na biznesy inaczej, w tym sensie, że jednak będą szukały biznesów, które już mają zwrot, już mają trakcję, mają pierwszych klientów i taką perspektywę na skalowanie. Ten czas takiego przepalania pieniędzy już chyba minął. Jako inwestor odnosisz takie wrażenie? Na pewno minął czas przepalania pieniędzy. Nie wiem, czy będą szukać tylko takich spółek, które mają już jakiś tam revenue stream. Może nie do końca, może że te spółki trochę na wcześniejszej fazie, prawda, seedowej też będą pożądane nadal. Ale oczywiście zgadzam się z tezą, iż są trudniejsze, nie przyjdą, ale już są trudniejsze czasy. Ostatnie miesiące to bardzo dobrze pokazują. Ale może powiem coś troszeczkę kontrowersyjnego, ale mówiąc szczerze, uważam, że od czasu do czasu potrzebne są nam takie momenty. W ogóle w historii ludzkości potrzebne są momenty, kiedy ten piękny, wspaniały wzrost, który chociaż w ostatnie 80 lat widzimy w świecie, są w którychś momentach weryfikowane, że tak powiem. To może być też taka nowa normalność. Dokładnie tak, dokładnie tak. I dlatego uważam, że od czasu do czasu takie kryzysy są nam po prostu potrzebne, żeby trochę ostudzić nasze emocje, żeby ostudzić emocje zarówno inwestorów, jak i founderów, których oczekiwania też rosną, i żeby bardziej urealnić rynek, bo niestety każdy rynek, który jest dość chwiejny, jest pożywką dla spekulacji. A kiedy pojawia się spekulacja, to pojawia się również w dłuższej perspektywie brak zaufania. A tego nie chcemy dla sceny startupowej, nie tylko w Polsce, tylko na świecie. Chcemy tego zaufania, żeby to zaufanie budować. No to musimy pokazywać, że nie ma spekulacji, że jest rzeczywisty produkt, że jest praca, że jest mądre zarządzanie i racjonalne spojrzenie na rzeczywistość. No i te biznesy też stają się mądrzejsze w tym sensie, że kryzys każe im oglądać też swoje modele biznesowe, swoje przychody w taki sposób, żeby jednak ten biznes był lepiej prowadzony. To, co dzisiaj Piotr Pisarz mówił o tym, że przeglądamy i tworzymy lepsze spółki dzięki temu, że pilnujemy się tych kosztów. Ja bym znowu bardziej potraktował ten kryzys jako taki trigger, przepraszam za angielskie słowo, ale taki trigger, który jest nam potrzebny, żeby znowu stało się normalnie. Czyli te spółki od samego początku, wszystkie spółki teoretycznie powinny być spółkami, które opierają się na bardzo racjonalnych założeniach, a nie spekulacji, a ten moment tego hype, tych takich emocji szalonych wokół startupów, od praktycznie początku tej całej sceny startupowej na świecie, dużo tych hype'ów się pojawiało i wyceny, i spekulacje były nieracjonalne. I dlatego te kryzysy są bardziej takim momentem weryfikacji do tej normalności. Dla mnie to jest po prostu normalność. Tak to bym nazwał. Sebastian, podsumujmy 6 lat programu Incredibles. 50 spółek, jeśli dobrze pamiętam. 140 mentorów. Tak. Wspaniały program. Powiedz, jak tak na przestrzeni lat, jak rozmawiasz z funderami, jak ci funderzy się zmienili? To znaczy, przychodzą do ciebie ludzie, którzy są bardziej doświadczeni biznesowo. Oczywiście. Tak, to jest też powód do radości, że scena startupowa w Polsce bardzo dojrzała. Jakość tych projektów, przygotowanie tych founderów są na pewno na zdecydowanie wyższym poziomie, co nie znaczy, że ci founderzy, których ocenialiśmy 6 lat temu, że oni są gorsi. Oni po prostu zafunkcjonowali troszkę wcześniej, kiedy to otoczenie rynkowe było troszeczkę inne.
Ale jeszcze większą dumą napawa to, iż dzisiaj chociażby jeden z pierwszych laureatów pierwszej edycji Incredibles występował jako panelista, jako ta osoba, która dzisiaj nie tylko z sukcesami prowadzi dalej swoją firmę, ale też może być wzorem dla innych, którzy są dzisiaj na początku tej drogi. Ten mentoring wraca, tak? Dokładnie, ten mentoring pierwsi wraca. Pierwsi funderzy stają się mentorami tych kolejnych. To jest najlepszy dowód na to, że ten program ma sens. I też kierujesz się takimi ważnymi, etycznymi zasadami przy wyborze startupów, które nagradzasz. Dziś wybrałeś spółkę True Green do stypendium MBA for Startups. To spółka, która produkuje, zamienia konopie na drewno, na elementy meblowe. Jest to taki biznes ekologiczny. Na budulec, na materiał budowlany. Na materiał budowlany, tak. Drewno podobny, który może być wykorzystywany do chociażby produkcji mebli. O spółce dzisiaj może jeszcze nie powiem za dużo, bo dopiero to jest dla nich początek drogi, koncepcja świetna i trzymam za nich kciuki i będę starał się tutaj ich wspierać poprzez chociażby właśnie ten mentoring i skierowanie ich na MBA for Startups. Ale może warto powiedzieć, że taka sytuacja, w której patrzymy dzisiaj na projekty, oczywiście ze względu na ich atrakcyjność finansową, jak i też na właśnie to, czym się zajmują, czy ta tematyka ma rzeczywiście jakiś głębszy sens, czy ta tematyka, którą się zajmują, ma szansę w jakimkolwiek, nawet najmniejszym stopniu pozytywnie wpłynąć na świat. Ja wiem, że to są wielkie słowa i ktoś będzie się śmiał z tego, że takich słów może używamy, szczególnie w kontekście jakiejś małej, jednej, drugiej, piątej spółki, która może tego świata nie do końca zmieni. Ale chodzi już o samo myślenie. Mamy jedną piękną ziemię, którą dostaliśmy w prezencie, musimy o nią dbać i jeśli technologia może być dla niej poniekąd zagrożeniem, to może też warto spróbować zrobić tak, żeby technologia była dla niej szansą. I ja tak staram się patrzeć na projekty, w które inwestuję, żeby może udało się, aby te projekty były dla środowiska naturalnego, dla ziemi były szansą po prostu. Rozumiem, że ruszyła już siódma edycja, pierwsze spółki już zostały wybrane. Za rok spotkamy się z laureatami tej siódmej edycji. Sebastian, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ja zachęcam Państwa do śledzenia strony My Company Polska. Tam też będzie trwał nabór na jedną spółkę do programu Incredibles, które to ogłosimy we wrześniu. Jeszcze zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję. Studium.